Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak stworzyć interaktywną wodę bez używania blenderowego systemu symulacji wody. Usuń wszystko ze sceny i dodaj plane. Powiększ go i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o podstawową geometrię wody. Przejdź do zakładki Shading i stwórz mu materiał przypominający wodę. Pamiętaj, że to co tutaj widzisz to tylko podgląd, a to co odbija się na powierzchni kontrolujesz zmieniając HDR-kę. Oczywiście to nie będzie miało wpływu na finalny render. Tryb Material Preview służy do tworzenia materiałów, żebyśmy widzieli to co tworzymy w różnych warunkach oświetleniowych. Dodaj na scenę jakikolwiek obiekt, którym będziemy deformować powierzchnię plane'a. Zaznacz wodę, otwórz zakładkę fizyki i wybierz Dynamic Paint. Kliknij przycisk Add Canvas, zmień Surface Type na Wave i na razie wystarczy. Na Cube podobnie, włączamy Dynamic Paint, tylko że tym razem ustawiamy go na Brush zamiast Canvas. Wyobraź to sobie tak, że plane jest taką kartką papieru, po której możesz rysować. Tak działa Canvas, a Cube to pędzel, który wpływa na wygląd lub zachowanie kanwasa. Tak działa Brush. Na razie nic nie działa, bo mamy za mało geometrii na obiekcie wody. Wejdź w tryb edycji, dodaj kilka przecięć i jeszcze wrzuć na to Subdivision Surface, żeby bardziej ją zagęścić. Zatwierdź ten modyfikator przyciskiem Apply. Teraz wciśnij spację, żeby odpalić animację i możesz zacząć pluskać. Po przybliżeniu widać poszczególne ściany. Najłatwiejszy sposób na pozbycie się tego dziwnego efektu to prawy przycisk myszy Shade Smooth. Teraz jest zdecydowanie lepiej. Zobaczmy, jak działają poszczególne opcje. Daj dumping na minimum. Ta wartość sprawi, że woda stanie się bardzo miękka, czyli będzie dosyć szybko się rozlewała po każdym dotknięciu. A jak ustawisz na maksa, to będzie można robić w niej wgnioty, ale i tak się nie ruszy. No to wniosek jest taki, że dla wody lepiej trzymać to trochę niżej. Dalej mamy spring. Ta opcja mówi, jak bardzo woda będzie gumowa, w sensie jak mocno będzie pluskać po zanurzeniu przedmiotu. Lepiej to widać, jak ustawisz to na 1. No i w sumie tyle trzeba wiedzieć z ustawień po prawej. Teraz powinniśmy wskoczyć do nodów. Na razie mamy bardzo prosty materiał, ale fajnie by było, gdyby tworzyła się tam jakaś pianka. Przyciśnij Shift A, wejdź w Input i wybierz Texture Coordinate. Tłumaczyłem to bardziej w poprzednich poradnikach, więc zakładam, że w miarę orientujesz się, o co chodzi. Potrzebujemy koordynaty Object i za pomocą noda Separate X, Y, Z wybieramy oś Z, która idzie w górę i w dół. Podświetliły nam się najwyżej położone części modelu. Dodaj jeszcze Color Ramp, żeby podbić ten efekt. Zduplikuj Principal Shader i stwórz materiał piany. Wystarczy cokolwiek białego. Zmiksuj je ze sobą skrótem Ctrl, Shift, prawy przycisk myszy. A pod wartość faktor podłącz naszą maskę. Jeżeli nie za bardzo widać efekt, to zwyczajnie zamień miejscami połączenia w Mix Shader. Udało się zrobić coś takiego, że biały Principal Shader wyświetla się na najwyżej położonych miejscach. Możemy to jeszcze ulepszyć, dodając szum do piany, żeby nie była taka jednolita. Przyciśnij Shift A, Texture, Noise Texture. Dodaj kolor ramp, zwiększ kontrast i dostosuj wielkość. Teraz to miksujemy z maską niżej i ustawiamy tryb na Multiply, żeby brać pod uwagę tylko czarne przestrzenie w teksturze. No i fajnie, dzięki temu nie rzuca się w oczy prostota tego rozwiązania, a przy okazji efekt jest całkiem spoko. Jeszcze przypomnę, że jeżeli nie działają Ci skróty klawiszowe do miksowania nodów, to wystarczy włączyć dodatek o nazwie Node Wrangler w opcjach Blendera. Ten sam myk będzie działał z każdym obiektem, tylko musisz pamiętać, żeby aktywować u niego Dynamic Paint w trybie Brush.
Jeżeli do sprawdzenia, jak to działa, musimy wcisnąć spację, to znaczy, że tworzymy animację, a to z kolei oznacza, że możemy do tego dodawać klatki kluczowe. Zrobię małą animację wpadania małpy do wody. Teraz wystarczy wyrenderować i gotowe.